Przywitał Państwa zespół Blue Moon z Staszewskiego Ośrodka Kultury. Dzisiejszy wieczór poświęcony jest poezji i malarstwu. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości. Szczególnie serdecznie witam bohaterów dzisiejszego spotkania. Panią Annę Zielińską-Brudek. Autorkę tomiku Tymczasowi. Pana Stanisława Nyczaja. Prezesa Związku Literatów Polskich w Kielcach. Redaktora naczelnego Almanachu Staszewskiego Lato. Staszewskie Lato Literackie, który wprowadzi nas w arkana poezji. Panią Ewę Zielińską, której pracę, ilustracje w zasadzie prezentowane są w tomiku pani Anny. Panią Marylę Pawlik, której prace malarskie będziemy podziwiać w piwnicach Staszewskiego Ośrodka Kultury. Tam pani witam władze samorządowe Staszowa i powiatu. Pana Romualda Radziewskiego, burmistrza. Pana starostę Andrzeja Kruzla. Henrykę Markowską, panią wiceburmistrz Staszowa. Pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie, pana Krystyna Wymarczyka. Witam artystów, pisarzy Związku Literatów Polskich w Kielcach. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyliście. Prezesa Związku Literatów Polskich oddział Kielce, pana Stanisława Nyczaja. Bardzo proszę. To fantastycznie, że jest pełna sala i że możemy z poezją do tak wielu serc przemówić. My bardzo cieszymy się z takiej sytuacji i z tego, że
Staszów od lat już kilku, może nie tylko za naszą sprawą, oddycha poezją, oddycha literaturą. To wszystko tutaj pulsuje, ma swój taki piękny wyraz, no, który Państwo będziecie wspólnie przeżywać. Tego wieczoru to jest wieczór, jeden ze spełnień tego, co możemy Wam zaproponować. A ja mam szczególną radość, bo przypadł mi zaszczyt redagować pierwsze książki Ani Zielińskiej-Brudek. To jest jej wieczór nie pierwszy w Staszowie, ale tak ważny w związku z tą najnowszą książką. Ja tylko wspomnę krótko, że jest to no, zjawisko bardzo, bardzo ciekawe. I w roku 1984, gdy tak spojrzymy gdzieś tam wstecz, dawno razy dawno, ile to dat wyblakło, a my tacy młodzi, taka młoda ukłoniła się przed Państwem, a Zielińska-Brudek, czyli nic ten czas nie zrobił. No przy okazji ja się też do tej młodości załapałem. No i jesteśmy tutaj w takim gorącym, młodzieńczym transie. No ona wtedy, ja tak myślę, że tej bryzy morskiej wnikła, bo to było nad morzem, bo seminarium nauczycielskiego klubu literackiego tam przyjechała wtedy, będąc nauczycielką i czytała swoje wiersze w naszym gronie. Ja prowadziłem takie spotkanie, które z czasem przerodziło się w te nasze tutaj seminaria, czy też plenery staszowskie. I zawsze z tego był rezultat, ale jeszcze wtedy trudno było mówić o takim rezultacie od razu wymiernym, bo był to czas niełatwy, dopiero co skończył się stan wojenny i myśmy zaczęli oddychać tym pełniejszym powietrzem i ta cudowna z tej bryzy morskiej zjawiona Ania nas, dobry nas już pojawiała. I wtedy 15 lipca, pamiętam dokładnie, co jest na tej książce zaświadczone, napisałem tak. Aniu, poczekaj, jeszcze te najlepsze wiersze przyjdą do ciebie i cię nie opuszczą. No i poczekaliśmy. Po drodze zdarzały się różne rzeczy, bo przecież wróciliśmy po tym rekonesansie do swoich domów. No i ona w Białej Podlaskiej, później to wszystko zaczęło się dziać dalej już tutaj, bardzo blisko nas, a więc Tarnobrzeskim, Sandomierskim, Staszowskim, no i wreszcie w Kielcach. Słyszeliśmy jej głos w radio, mówiła dość często, kiedy już związała się z policją, o zdarzeniach drogowych mówiła tak ciekawie, że przykuwało uwagę i oczywiście zawsze to były smutne wiadomości, ale były podane w sposób interesujący. I to tak bym ciekawy, jak dalej się rozwinie. Pisała reportaże, pisała artykuły problemowe, również takie formy też i literackie czysto, które czytałem jak opowiadanie, trafił się i wiersz. I to było w tygodniku nad Wiślańskim, a więc już tu w naszym pobliżu coś, co mogliśmy wziąć do ręki, przeczytać, ale potem zaczęło się dziać coś niezmiernie ciekawego i z pobliża tych rzeczy, które mamy w ręce, przynajmniej ja je trzymam, a Państwo będziecie później mieli tę okazję. Otóż jest rok 2008 i organizuje Radio Kielce konkurs wspólnie ze Świętokrzyskim Kwartalnikiem Literackim. Od 1997 roku prowadzę się do wszystkich poradnik literackich i z radiem mieliśmy zawsze bardzo bliskie związki. Postanowiliśmy, że nagrodzone opowiadanie zostanie zaprezentowane w radiu i jednocześnie wydrukowane w kwartalniku. I ja mam ten numer. To jest numer od roku 2008, bardzo pięknie wydany. Byliśmy akurat tuż po wizycie w Jałcie, tu Uty Przybłoś, ilustracji kiedyś tutaj bywała i Państwo mogli się z tym zapoznać, ci, którzy mieli wówczas szczęście. I Ania przeczytała swoje opowiadanie zaprezentowane później w radio Pokonać strach przed śmiercią. O babci i o tym jej odejściu i jednocześnie jakby zmartwychwstał.
Więc był to taki temat ciężki, z tych trudnych tematów, ale było widać, że drąży te sprawy takie egzystencjalne, wchodzi w nie mocno, że to ją ogromnie frapuje. I to opowiadanie chyba sprawiło, zresztą zbliżyła mi się później, iż odszukała wiersze, nie tylko te wcześniej pisane, ale również i te, które sobie notowała po drodze, a tak zostały w szufladzie bez jeszcze jakiegoś celu autorskiego. No i ten cel autorski powzięła na tyle mocno i konsekwentnie, że już w roku następnym, 2009, wyszła pierwsza książka, Te gorzkie owoce. Tytuł Gorzkie owoce, taki oksymoron. Ale to są właśnie owoce jej wyobraźni, owoce jej uczuć, nastrojów, jej przeżyć, doznań, które wyraziła. Wyraziła w sposób bardzo ciekawy, zwięzły, metaforyczny, niezwykle przenikający do pamięci i myślę, że Państwo to odświeci, kiedy będzie wiersze słuchali. Ale dziś już będziecie słuchali wiersze drugiego tomiku i na ten drugi tomik nie trzeba było czekać długo, bo tylko 3 lata w tym roku on ukazał się i ma tytuł Tymczasowy. Dlaczego taki tytuł, to jeszcze za chwilę się okaże. Drodzy Państwo, te tomiki są już u wielu czytelników. To są takie prawdziwe dary serca od niej. To zrobiło wrażenie. Ta poezja, choć przecież dopiero jakby zaczęta tymi zbiorkami, trwa, pulsuje, istnieje i jest w jakimś takim wdzięcznym odbiorze. Nawet okazało się, że wtedy, gdy no, trudno się przebić do mediów, to ani się udało. W Telekspresie odczytała swój wiersz, który lubimy, cenimy. Taki wiersz, który też mówi troszeczkę o tej egzystencjalnej sytuacji człowieka od początku jego, od jego narodzin, po czas ostatni, ta poduszka. Ta poduszka, która jest w każdym momencie jakimś tym takim pierwszym przytuleniem, oparciem i na końcu też tym jest. Czytała ten wiersz i wtedy był czas euro. Mistrzostw, taki niepokój. No było wiadomo, że Ania nie pracuje w policji, że jest oficerem drogówki i że to wszystko w jakimś stopniu będzie też zależało od niej. I tak się stało, że ten wiersz tak wszystkich uspokoił, tak wszystko uładził, tak jakoś był, żeby jaki był spokój na tym euro. Wiecie Państwo, jak wszystko się było i te wszystkie strefy kibica, wszystko to funkcjonowało fantastycznie i w jakimś stopniu może też i ona to sprawiła. Ale przecież oczywiście to był tylko przykład, bo podczas warszawskiej jesieni poezji prosiliśmy Anię, żeby wystąpiła w Warszawie. Tak się stało w Bibliotece na Koszykowej, to biblioteka główna miasta stołecznego Warszawy. Czytała wspaniale swoje wiersze, nie sama, i byliśmy szczęśliwi, że tak to świetnie rozwija się. I jeszcze tych przejawów jej obecności publicznej już takiej, z poezją, tego ośmielenia się, tego wyjścia publiczności naprzeciw sporu. A więc ta młodość w niej, która sprawiła poezję, ten dosyć szczęścia nam tutaj daje. I ja myślę, że Państwo przeżyjecie, że będziecie uczestnikami tego, co jej tak mocno w duszy grało. Ja za to na razie dziękuję bardzo Państwu, ale to nie koniec jakby mojej roli, bo przejmie teraz po mnie mikrofon Romuald Bielenda z naszego działu Związku Literatury Polskiej i przeczyta fragment wstępu, które napisałem do tej książki tymczasowej, podobnie jak do tamtej Gorzkie owoce. Romualdzie, proszę cię bardzo. Stanisław Nyczaj, Miasto ciemności przypadków.
wstępie do pierwszego tomu poetyckiego autorki pod tytułem Gorzkie owoce napisane między innymi w wierszach, że dąży do skrótu, zwięzłości. Są one wyobrażeniowymi migawkami z obserwacji, przeżyć, powiązanymi równie oszczędną w wypowiedzi refleksją. Interesują ją zjawiska i sytuacje z pogranicza snu i jawy, mroku i jasności, dobra i zła, egzystencji powszedniej, normalnej i spoza społecznego konwenansu. Człowiek przekonuje, formuje się w zmaganiach, kopiemy się z dniem, ocierając o grzech, doświadczając głodu, goryczy. Ale nie ma w tym rozpaczy, rezygnacji, pesymizmu. Wyrażony zostaje nawet pewien imperatyw ku wyzwalającemu pozytywną energię działaniem i zarazem przeciwdziałaniem, ograniczeniom, przeciwnościom, złu. Te konstatacje znajdują potwierdzenie w strukturze obecnego tomu. Poetka zdaje się dowodzić, iż zmienność wspomnianych sytuacji, doznań, stanów, nastrojów, towarzysząca nam migotliwie w jasnociemności przypadków od początku do końca w życiu, od poduszki do poduszki, znajduje jednak pewne oparcie w stałych wartościach, które składają się na swoistą tego życia gramatykę, wspólny mianownik. Miłość, dopełniacz, nie ma zwątpienia. Czy biernik, widzę nadzieję. Najważniejszy, wyjściowy jest wspólny mianownik miłości, że sens i nadzieję wypracowuje się wspólnie. Ten wspólny mianownik będzie łączył bardzo wiele, będzie tutaj się udatniał coraz bardziej i chciałem tylko zapowiedzieć, iż wiersze usłyszymy w interpretacji samej autorki Anny Zielińskiej-Brunet, Dominika Rożka i Szymona Zielińskiego. Zostań moim lustrem, twarzą pory roku. Będziemy błyszczeć lub nie, malowani wiosną, soczyści młodością, wciąż nienasyceni. Zostań moim lustrem, lato posklejamy w kłosy dopełnienia. Obojgu wystarczy po drobince nieba. Zostań moim lustrem, oddechem jesieni. Pozbieramy kolory i jeszcze ptaki uwolnimy od mrozów. Zostań moim lustrem, gdy przysypana ciszą zabieloną zima przybierze barwę ostateczności. Zostań moim lustrem, odbiciem promieni bez ram. Spojrzeniami na skróty może zdążymy poznać to, co w nas zakryte. W popielisku skrzy się. Ogień objął tęsknotę, dorzucane drewno jeszcze tli się i grzeje. Pod powiekami ognia płonie już cudza miłość. Odwrócona plecami, wiem, co myśli o nas. Mnie wystarcza to schowane w popiele, coś do czytania. Nagrzana rozkoszą lata kolebie swoich synów. Lula do snu sierpień o złotych włosach. Powiła go we żniwa. Jest dobry jak chleb. Zdaje egzamin wrzesień. Lejców nie wypuszcza. Dymi kolorami wokół i ziemię w sól zamienia. Dopina się październik.
ma najwięcej czasu na otwieranie drzwi do brzucha spiżarni. Listopad jak miotła rwie się do porządków. Obmiata drzewa i dom. Rozwija skrzydła snu. Na dzień i noc. Życzenia zwyczajne. Wciąż pożądane. Tej samej treści. O zdrowiu, przyjaźni. Mają tyle lat, co my. Nie oglądają się za siebie. Są widoczne, mają oczy, kilometrami tną powietrze. Życzenia zwyczajne, wierne jaskółki. Niech wiją gniazda coraz bliżej i bliżej w chatce człowieka. Życzenia zwyczajne, wierne jaskółki. Niech wiją gniazda coraz bliżej i bliżej w chatce człowieka. Co pędzi tak przez miasto, komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Tadadam, tadadam, tadadaj. Tadadam, tadadam, tadadaj. Tagadam, tagadam, tagadai. Tagadam, tagadam, tagadai. Naokoło kibi życie i ja mam się znakomicie. Wszyscy noszą oczy jasne, trotuary w prosaciasne. Wszyscy noszą oczy jasne, trotuary w prosaciasne. Tagadam, tagadam, tagadai. Tagadam, tagadam, tagadai. Tagadam, tagadam, tagadai. Tagadam, tagadam, I'm
śledzenie szatana. Przecież się znamy. Na głodzie pospołu skubiemy to życie i nikt się nie najadł. Przecież się znamy. Na wierzchołku grzechu jesteś panem domu. Nie wypada ci opluć. Przecież się znamy. Cieknie nam ślina przy stole pokus. Siepią się nasze szwy. Poduszka. Przyjaciółka, białym snem napełniona, pierwsze i ostatnie czuje tchnienie. Jak spowiednik od kołyski po zgrzyt wieka, nadziejami zabrudzony rozum szoruje. Turlają się zbłąkane zapachy miłosne, moje, twoje i nasze gorące spełnienia. Rzednie poduszka i to psie przywiązanie, daje się potarmosić, przynosi też zdradę. Kwili sumieniem taka naga poniewierka, poci się porzucona nałożnica, wala gdzieś tam po cudzych kątach, wprost bezwstydna czasem, przywiera na jutro aż do zmęczonej ściany. Spod głowy konającej często wyrywana czeka powiernica na sekretne wyznania. Ciekawością nadęta układa marzenia. Takie to życie od poduszki do poduszki. Uwalnianie zaćmienia. Sekundy, minuty, godziny, dni, lata. Czy tak, czy owak, zawsze jest pora na przesyłanie światła wskazówką zegara. W niezliczone ludzkie cienie tej samej maści tykają najmocniej. Wrodzona katarakta wysiaduje młode. Liczebność promieni układana spojrzeniami na twarzy zegara ma przyjemny woal. Pustka. To matecznik samotności i próchno beztrzewi, gangrena do wycięcia, co poci się ze strachu i zna słowo gore. Pustka to czyściec, tarzanie się w ogniu, drogowskaz odkupienia ze swędem popiołu, a po niej tylko feniks. Thank you.
oczu rozsuwania? Dotyk czy słowo? Wydaje się, bliżej jesteśmy siebie, niż być powinno. Pewnie tak jest z tym odkryciem. To coś takiego zamieszkało. Jest sekretne, koloru krewy. Nie ma domu. Takie szczęście przy tablicy. Zapomnieć się. Mówisz o pląsach, tylko ze mną i nawet bez muzyki. Coś o tym wiem. Tańczyłam już iskrami spojrzeń, promieniami włosów i dłoni, między kroplami rosy. Wirowałam w tańcu na plaży o świcie. On, ja i szampan, owinięci oddechem, morze biło brawo. Zapomniałam się tańcząc do 8 rano. O tej dobrej godzinie radio ostrzegało o zmiennej pogodzie. Na moje życie prognoza sprawdza się do dziś. Jak świąteczny klucz, co w starej szafie się zawieruszył. Myśli, jak otworzyć i zamknąć te same drzwi. Wolno mu wchodzić do nagiej sypialni i smagać słowa bacikiem pokory. Nawet zniewolić obnażone myśli. Może zagonić w kozi róg, bo to jest przyjaciel. W tym momencie nie zgubiłam się. Nie nadaję SOS, znaki kreślę na kartce. Ot, takie dorastanie blisko waszych snów. Piórem łączę litery dobrych dni i lat z przyjaciółmi. Jem im z ręki i czyszczę buty. Ołówkiem piszę o złych godzinach. Kolejny pies zalazł mi za skórę i obuł. Uwolnię te ciężarki. Jeszcze ta kartka, lekka, niezapisana. Ja na marginesie wychylam głowę i widzę więcej. Pilnuję tego listu jak munduru, żeby go nie splamić. Pilnuję jak pistoletu, żeby sam nie wypalił. Życie swe zamienić.
iść. A być może, gdy zobaczysz, właśnie znajdziesz słabość swą i marzenia dla nas. Kto wie? Dzisiejsze czasy nie może pachnieć papierkami po cukierkach, mienić się kolorami lub błyszczeć. Nie może udawać panienki posażnej i rzucać na kolana. Miłosierdzie ma coraz więcej znajomych rąk. Taki sam strach odnajduje w oczach. Zamknięte usta i uszy nie chcą znać prawdy. Tymczasowi tlą się w nas jeszcze niedopowiedziane słowa, ukryte skarby milczenia na zaś pielęgnowane, dopóki trwanie kołacze do drzwi. Jeszcze płomyk dzieli światło, drży, topi się z gorliwości tak jak świeca, a my z nią. Jakże ci to wszystko opowiem, jeśli nie będziemy razem? Jeszcze płomyk dzieli światło, drży, topi się z gorliwości, tak jak świeca, a my z nią. Jakże ci to wszystko opowiem, jeśli nie będziemy razem? Pozwólcie Państwo, że odczytamy wypowiedzi dwóch znanych osób, które przedstawiły swoją opinię na temat prezentowanego komiku, zawartych w nim wierszy oraz o samej autorce. Z radością polecam ten tomik klimatycznej poezji. To niezwykle refleksyjne wiersze. Odzwierciedlają dylematy naszej egzystencji, skrywany żal, czasem wstyd. Wspomnienie z dzieciństwa, utracone okazje i marzenia do spełnienia. Każdy wiersz to wątpliwość, to rozterka. Czasem rozdarcie, opis lub zapis ludzkich mikrodziałań towarzyszących tym działaniom myśli. Każda strofa to symboliczne pytania, czy mamy szansę na życie bez lęku, na zbawienie, na dobre dni, na pozostawiające ślad spotkanie z drugim człowiekiem. Między namiętnościami uczuć, przepaścią przeżywanych dramatów, klęskami naszych wyborów, miałkością naszej codzienności, rozdarciem między rzeczywistością i wyobraźnią, między jawą i snem, między lękami i demonami naszej duszy, niespełnionymi marzeniami, hasa jednak nadzieja. Czasem jest promykiem, plamką świetlną, dobrym znakiem, muśnięciem skrzydeł.
tomik, który trzymają Państwo w ręku, pozwala po kawałku smakować życiem. Wiersze Pani Ani pozostawiają niepowtarzalny ślad we wnętrzu czytelników i odkrywają przed nimi bogatą paletę emocji i przeżyć. Pomagają zrozumieć mechanizmy międzyludzkich relacji. Wojewoda Świętokrzyski, Bożetyna Pałka-Korupa. O poezji policjantki Anny. Wydawało mi się, że policjantowi trudno jest pisać wiersze. Specyfika pracy policjanta nie pozwala układać swoich przemyśleń w strofie poezji. Okazało się, że jest inaczej. Przykładem jest kolejny tomik wierszy pani Anny Zielińskiej-Brudek. Praca, mundur służbowy, stanowisko nie stanowią tamy dla przypływu natchnienia. Wiersze pani Ani to refleksja nad człowiekiem. Człowiekiem, który przemija i którego zaspokaja maleńka miłość. Człowiekiem, którego wśród potoku usłyszanych słów zadowolić może to jedno przebaczenie. Człowiekiem zagubionym, bo mądrość i głupota rozpływają się we wzajemnym pocałunku i chodzą pod rękę. Człowiekiem, dla którego poduszka staje się jedynym przyjacielem. Człowiekiem, który żyje w określonych porach roku, a te zmieniają swój strój jak kobieta. Ten człowiek, każdy człowiek, przemija wraz z czasem. Podpisano jego ekscelencja Marian Florczyk, biskup pomocniczy kielecki. Anna Zielińska-Brudek jest oficerem policji w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Pracowała jako dziennikarz w Słowie Podlasia, Białej Podlaskiej oraz Tygodniku Nadwiślańskim w Tarnobrzegu. Pisała reportaże do prasy ogólnopolskiej i regionalnej. Publikowała wiersze w almanachach poetyckich, prezentacje, Spojrzenia 2 oraz w Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim. Laureatka pierwszej nagrody w ogólnopolskim konkursie poetyckim. Otrzymała wyróżnienie za cykl reportaży opublikowanych w Tygodniku Nadwiślańskim. W 2008 roku została nagrodzona w Radiu Kielce za opowiadanie pod tytułem Pokonać strach przed śmiercią. Jest współautorką książek Duszpasterstwo policyjne oraz Policjanci wczoraj i dziś. Jej biogram znajduje się w encyklopedii policji. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autorka tomiku poezji pod tytułem Gorzkie owoce. Pasjonuje się jeździectwem. Oddajemy głos autorce. W zasadzie, kochani, od czego zacząć? Jestem tak przytłoczona i wzruszona. Chcę powiedzieć, że warto się marzeniami opiekować. Moim marzeniem było tutaj spotkać się z wami. Jest was bardzo dużo. To dla mnie zaszczyt i honor, ponieważ większość was znam. Tutaj dorastałam, tutaj dzieliłam kłopoty i troski. To wszystko jest odzwierciedlone w moich wierszach, w opowiadaniach, które zaczęłam pisać, bo pisanie to jest tak samo, nie tylko wyrażanie siebie, ale tak samo sposób wyrażania innych. I pięknie, z całego serca dziękuję wam, że jesteście tutaj ze mną. A ja piszę o rzeczach istotnych. O tym, co mnie boli, co cieszy, co mnie śmieszy. Tak przed chwilą pomyślałam, że trochę smutne to spotkanie ze mną. Może dlatego, że pracuję w takiej instytucji szorstkiej, która dotyka nie tylko błędów ludzkich, ale nieszczęść. Ale piszę też wiersze lekkie. Macie tutaj przegląd ilustracji, które znajdują się na ścianie, które są zamieszczone w moim tomiku tymczasowym. Mam wiersz o cielątku, o furmanie, o koniku osieroconym. Chodzę z bardzo małej miejscowości koło Staszowa z Łazisk i tam spotkałam jednego konika tylko i napisałam o nim wiersz.
Ta się uśmiecha. Dziękuję wam, kochani. Nie wiem, czy to już jest pora podziękowań. Można już dziękować. Przede wszystkim dziękuję. Jeszcze nie koniec, bo będziemy jeszcze tutaj rozmawiać z moim nauczycielem pióra też poetycznie. Taki dialog serc, bo Stanisław jest prekursorem nowej konwencji rozmawiania w sposób poetycki. Stanisław, pozwolisz, że ja już wyróżnię tutaj kilka osób, czy kilkanaście. Mi się tak uda bardzo szybciutko, bo wiem, że to spotkanie składa się z kilku elementów, bo jeszcze będziemy mówić o staszowskim lecie literackim. Będziemy mówić także o malarstwie pani Pawlik. Ja serdecznie z całego serca dziękuję przede wszystkim Kasi Ciepieli, która tutaj dołożyła profesjonalnych starań. Dziękuję zespołowi, dziękuję Dominikowi, dziękuję rodzinie, bo trudno mi zliczyć, ale tu Zielińskich jest bardzo dużo. Ale ze strony męża też widzę rodzinę państwa Brudków, Czesława i Ele Brudków, moich nauczycieli. Dla mnie niesamowitym wzruszeniem było spotkanie się z panią profesor Skowrą. Chyba ją wszyscy znamy. Jest tutaj z Połańca moja koleżanka Marylka, jest Ulka z Łazisk. Tutaj bardzo mam, wykaz tych osób jest bardzo długi. Wszystkich was naprawdę całuję i ściskam. Jest mama, są kuzyni ze Staszowa, są moi bliscy przyjaciele ze Związku Literatów Polskich. To jest, powiem wam, trudna ta moja droga poetycka, ale każdy przystanek z wami ma dla mnie ogromne znaczenie. Cały czas poszukuję tego człowieka w tych wierszach. I w zasadzie wiersze nigdy nie są dokończone, mają możliwość cały czas otwierania się na człowieka. Nie chcę tutaj mówić o sobie, bo wy znacie mnie jak kamień, bo ja tutaj wrosłam. W Kielce nie wrosłam, chociaż tak wiele lat już mieszkam. Jestem tutaj bardzo często. Wiem o wszystkich zmianach. Burmistrza na starostę, czy odwrotnie. Cieszę się ogromnie, że tutaj na takie, tego typu spotkania przychodzą ojcowie tego miasta. Z całego serca dziękuję ci, Andrzej, i panu Garczewskiemu też. I poczytamy jeszcze, tak? Już o cielątku nie, ale może jeszcze jakaś taka nuta romantyzmu. Drodzy państwo, chcemy zadedykować wam tutaj obecnie. Gdybyście widzieli, że specjalnie dla was coś obmyśliliśmy, a dla nas też to jest taką radością, że możemy obdarzyć. To będzie fragment dialogu serc. Właśnie tego programu, który w Polsce zaczyna robić furorę. To się też wiąże z tym wspólnym mianownikiem miłości. I z tym wiernikiem, że wierzę w nadzieję. Ja rozpocznę wierszem, mówiłem do Ani i Ania mi odpowie. Moja gwiazda dla ciebie świeci pełnym blaskiem. Myśli wciąż o tobie jednakowo gorące. Na twój znak niepokój gotowa puścić z parą najtwardsze lodowce. Przedążyła pęd światła. Zwyciężyła czas. Rozprasza czający się nienawistny mrok. Odwiecznie młoda i nieposkromiona. Gdy pobłądzisz, ześlę szybki promyk, dobrowskaz. Nasze małe ja. Zapominać o sobie, kiedy obok stąpa ktoś ciągle zupełnie obcy. Można by pokochać czyjeś westchnienia i kłębiące się cienie jeszcze bose i czyste przy stopach oczu. Wiem, dokąd spieszą wschody i zachody rozjaśniane spojrzeniem.
do Ciebie. Korzystając z tego, że jeszcze mam mikrofon przez chwilę, chciałabym serdecznie powitać i podziękować moim przyjaciołom z pracy, z którymi jestem bardzo związana. Witam tutaj komendanta, zastępcę komendanta rejonowego Policji w Staszowie, Ryszarda Komańskiego. Ryszard, pokaż się. Prosiłam Cię, żebyś był w mundurze. Nie ma go. Wyszedł. Jest rzecznik prasowy Aneta Lis. Jeszcze jest chyba z Bogorii komendant Straży Miejskiej. Nie widzę, ale go widziałam. Witam wszystkich serdecznie. Mundur jest mi bardzo bliski i jestem dumna, że go noszę. Witam serdecznie tutaj Edwarda Babińskiego, byłego burmistrza. Zawsze mi się będziesz kojarzył z burmistrzem w Łańcu. Nie zmieniłeś się nic. Dziękuję pięknie wszystkim. Janusz troszeczkę zmężniał. A pani profesor się nie zmieniła, czas panią omija. Pięknie dziękuję jeszcze raz z całego serca. Jeśli nie wymieniłam kogokolwiek, Maćka Zielińskiego widzę, był moim wychowawcą, ale jest bratem stryjecznym. Dawał mi w kość. Z geografii miałam chyba trójkę. Ale do tej pory jestem kiepska i z matematyki, i z geografii. Jasio chodził ze mną do klasy. Chyba się podkochiwałam, bo jest starszym. Dogadamy się. Ewie Krzyżanowskiej, dziękuję. Prosiłam ją wiele razy. Dziękuję pani też, pani Jasi, tak? I innym jeszcze osobom. Z całego serca dziękuję. I pani wiceburmistrz, którą nie poznałam, bo jest tak młodziutka, jakby chodziła jeszcze do liceum. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Ja poproszę teraz pana Tomasza Staszewskiego o przedstawienie charakterystyki tych prac, które tutaj w tej sali goszczą, i o przedstawienie ich związku z tomikiem. Czy pana Tomasza, pan Tomasz jest, zapraszam pana Tomasza. Państwa, ilustracje, które są, nie będę omawiał szczególnego tomika, dlatego że tu chodzi o interpretację plastyczną tego, co pani Anna Zielińska tutaj napisała, autorstwa siostry i zresztą pani Ewy Zielińskiej. Ilustracje są dobre. Dlaczego? Dlatego, że widać od razu, że nie należy ich odbierać jako potrzebne obrazy same w sobie, tylko czuje się, że one wyrażają jakiś wiersz, jakąś treść literacką i czuje się przez to, że mają wartości metaforyczne, trochę surrealistyczne, a przede wszystkim, jak się patrzy, jest w nich duża nastrojowość, odmaterializowanie przestrzeni, powietrza, przedmiotów, zwierząt i postaci ludzkich. Sytuacje tutaj pokazane w mieszkaniu, czy w przestrzeni pola, czy w różnych okresach pół roku, w zimie. Tutaj jest pokazana właśnie ten kawałek jak gdyby przeżycia podczas snu. One są liryczne, one są melancholijne i one są, czuję się, że są metaforą, coś przedstawiają poprzez metaforę i w tym sensie ilustracje te spełniają swoje zadanie, mają w sobie ten rodzaj liryzmu i tej myśli o życiu, które inspirują do tej myśli o życiu, które przedstawiają właśnie utwory poetyckie pani Anny Zielińskiej. Dziękuję za chwilę uwagi. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz będzie mieli okazję słuchać właściwie w trzeciej części dzisiejszego spotkania, kiedy będzie omawiał wystawę pani Maryny Pawlik, ale to za kilka minut. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym chcielibyśmy zwrócić uwagę na aktywność artystyczną w Staszowie, która rozwija się za przyczyną miejscowych twórców, a także zaprzyjaźnionych literatów świętokrzyskich. W ostatnich latach w mieście organizowane są plenery literacko-malarskie. Przedsięwzięciu przyświeca kilka celów. Najważniejsze z nich to rozwijanie twórczości regionalnych pisarzy i malarzy oraz promocja ziemi świętokrzyskiej poprzez sztukę, która ma charakter długowieczności. Efektem pracy artystów są więc
poezja, proza, obrazy, które opisują, uwieczniają nasze miasto oraz ziemię staszowską. Przedstawiają nie tylko to, co najpiękniejsze, lecz również to, co oryginalne, czyli ludzi, miejsca, zdarzenia, rozmowy, przyrodę, architekturę. Pokłosiem plenerów są dwa almanachy. Pierwszy wydany w 2009 roku, drugi w bieżącym roku. Ten ostatni dzisiaj prezentujemy i po raz pierwszy oddajemy w ręce czytelników. Organizatorzy, uczestnicy plenerów, wydawca dziękują za pomoc w realizacji tych przedsięwzięć. Przede wszystkim burmistrzowi miasta i gminy Staszów, staroście staszowskiemu, dyrekcji zespołu szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie, Nadleśnictwu Staszów, PGKiM, zarządowi kopalni zakładów chemicznych Siarki Siarkopol w Grzybowie, Staszowskiemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotece Miejskiej i wielu innym osobom, instytucjom i firmom. Dziękuję nie tylko za pomoc finansową, ale również za życzliwość, wsparcie organizacyjne i merytoryczne przy realizacji poszczególnych zadań. I tutaj poproszę pana Stanisława Nyczaja, prezesa Związku Literatów Polskich i również pana Benedykta Kozioła o zabranie głosu. Dominik Robert. I pozwoli nam teraz już przejść do tego momentu takiego dla nas ogromnie ważnego. Ania wie o tym, że po tym, co zaprezentowała, my będziemy także oddychali poezję. Że to nie będzie jakieś odbiegnięcie zupełnie od tego, ale będzie się z tym mocno, co pokazała, wiązało, bo ten almanach, który trzymam w ręce i który może znaleźć się u Państwa, zawiera sporo wierszy, ale nie tylko. Jest tutaj proza artystyczna, a więc fragmenty powieści, opowiadania. Są bardzo ciekawe rozmowy pomiędzy twórcami, bo takie prowadziliśmy, gdy odbywały się plenery. Są oczywiście też tutaj refleksje o miejscach, jakie odwiedziliśmy. Jest bardzo, bardzo wiele momentów takich do śmiechu, do żartu, są aforyzmy. Jest dużo materiału wszelakiego. W tym również znajdujemy się w takim tutaj otoczeniu plastycznym, a więc właśnie malarskiego, graficznego. Książki opublikowane obydwie i pierwszy almanach Słowo i Obraz i ten drugi Staszowskie Lato Literackie 2010-2011 na kredowym papierze po to, żeby wszystkie zdjęcia, które obrazują nasze peregrynacje, nasze spotkania, jak one się działy, żeby to również co powstało z malarstwa. Tutaj Państwo zobaczyli, jak w najlepszym kształcie. Żebyście mieli tą satysfakcję wziąć nie tylko do ręki, ale mieć w bibliotece swojej, na poczesnym miejscu, książkę tak urodziwą, tak piękną, dołożyliśmy do tego starań. Ale oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie autorzy, którzy uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. I tutaj muszę powiedzieć, że oprócz grona autorów, którzy przyjechali z różnych stron Polski, byli także sami staszowianie. Bardzo nam zależy, żeby to środowisko tutejsze rozwijać, żeby je wprawiać w te arkana literatury, tak aby później mogli uczestniczyć w konkursach, zdobywać nagrody, jak zdobywała Ania Zielińska-Brudek, żeby te nagrody no, rozpromieniały ich radością. I ja tutaj jeszcze też mam taki mały akcent, no, ale to spełni się w trakcie, kiedy nie będę mówił, który jeszcze się odniesie do tych konkursowych sukcesów. Ale teraz przeczytam Państwu, jacy autorzy pomieszczeni zostali tutaj w tym almanachu. A więc Romuald Bielenda, kolega, który przyjechał jeszcze z naszego oddziału Związku Literatów.
Krystyna C. nie mogła przybyć. Jest poetką, jest krytykiem literackim, autorką kilku książek i poetycki i eseistyczny. Włodzimierz Kłaczyński. Tutaj w tej sali mieliśmy okazję obejrzeć fragmenty jego widowiska telewizyjnego. To była dla nas też bardzo piękna uczta, bo czas upłynął, a okazało się, że ono ciągle niesie ze sobą treści ważne. Dalej, w kolejności alfabetycznej. Jadwiga Kotlarz, czy jest Jadzia Kotlarz? Jadzia Kotlarz, balarka stąd. To właśnie ta, która, gdy mieliśmy dialog serc, prowadziłem wtedy ten dialog z Ewą Wojtasik w bibliotece u pani Ewy Cygan. Wszystko tak właśnie po Ewiemu się działo. To wtedy przyniosła tancerki. Piękne trzy obrazy tancerki, one ozdobiły nasze spotkanie. Byliśmy ogromnie uradowani i szło nam wspaniale. To Jadwiga Kotlarz. Benedykt Kozioł, no właśnie Benedykt Kozioł. Proszę Państwa, związane z naszym oddziałem Związku Literatury Polskiej, ale także ten, o którym wspomniana Krystyna Czel napisała książkę o jego życiu i twórczości. Bardzo ciekawą książkę w nowej serii, którą wymyśliłem, bo trzeba ciągle coś nowego obmyślać, żeby no nie było takiej zastanej wody, żeby nie było jakiejś rzęsy, a więc muszą być jakieś animacje. I jedną z nich jest właśnie ta seria, którą żeśmy uruchomili. I w tej serii o pisarzach, o tym, jak żyją, jak tworzą i o tej wartości tego, co robią. Są książki, takie dwie się okazały, jedna z nich poświęcona twórczości Benedykta Kozioła, a wcześniej również książka poświęcona Irenie Paździerz, która być może do nas dojedzie, jeśli to się jej uda, bo jest w tej chwili w innej miejscowości w Gnowie. Dalej. Małgorzata Łazarczyk. Poetka stąd, spod Staszowa, pielęgniarka, bardzo lubi swój zawód i dlatego nie ma czasu za wiele na poezję, ale coraz chyba więcej tych wierszy w swoim dorobku będzie miała i prócz pracy w szpitalu będzie także na białej kartce te wiersze swoje znaczyła. Teresa Łódzka. Teresa Łódzka z Nietuliska Małego. Miała tu przyjechać, miała czytać swoje wiersze, no ale wypadła taka sytuacja, że jest radną w swoim Nietulisku i tam są wieczory czasowe, musiała być na nich obecna. Ale pozdrawiam Państwa wszystkich serdecznie. Elżbieta Musiał też pozdrawia wszystkich gorąco z Kolskich. Poetka występowała podczas warszawskiej jesieni poezji, podobnie jak Ania, jak Benedykt Kozioł. No więc otrzymała brawa, bo tam też przedstawiła swoje prace, swoje malarstwo. Mamy w naszym kręgu, w naszym 50-osobowym oddziale Związku Literatów Polskich aż 8, którzy malują, rzeźbią, rysują i odnoszą również na tych polach sukces. Dalej. Jest Henryk Morawski z Białobrzegów Radomskich, uczestnik naszych plenerów i także takich nadmorskich. To autor również szkiców literackich, też regionalista, który dociekł w swoich badaniach, w swoich wędrówkach po okolicach, że rodzina Sienkiewiczów miała bardzo mocne związki z ziemią białorzeską i prosił mnie o to, żeby Państwu powiedzieć, nim to zostanie rozgłoszone w publikacji w Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim, bo dopiero numer się ukaże. Teraz Wanda Nowik-Para, poetka, prozatorka, nie mogła przyjechać, stan zdrowia na to nie pozwolił. Dalej, Milena Okrutna, poetka stąd, ze Staszowa, jest może Milena Okrutna? No właśnie, najdłuższa droga, najdłuższa jest właśnie tym, którzy mieszkają blisko. Jakże to dziwne, nie? Tutaj są jakby obok i
No nie dojdą, no cóż zrobić. Teresa Ewa Opoka z Radomia. To jest jedna z naszych autorek, które no, darły się w łaski dużych wydawców. Pruszyński Spółka drukuje książki, te książki są czytane, powieści. Myślę, że dla Państwa kilka z nich trafiło, pisze następne i tak jest tym zajęta, mówię, że się nie można w tej chwili oderwać. Po prostu nie zabiera mi tego czasu na pisanie, bo ja kończę książkę i nie będę mogła przyjechać. Przeprosiła oczywiście i rozumiemy, bo ma termin. Na czytelnicę czekają. Akurat jest autorką czytałą. Stanisław Pająk. Stanisław Pająk tutaj też użyczył Państwu rysunki. On gdzie się pojawił z nami, rysował, szkicował i są to rysunki obiektów staszowskich. Myślę, że to ciekawie wygląda. Dalej. Barbara Pasierb-Jezierska, aż z Gdyni. No, trudno wymagać, żeby przybyła na tę okoliczność, ale pozdrawiam serdecznie. Podobnie zresztą jak Elżbieta Strzałkowska, też tutaj w tym almanachu znajdująca się z Gdyni. Bogusław Pasternak, poeta z naszego środowiska literackiego, 80-lecie obchodził bardzo pięknie w łowickiej bibliotece. Tutaj panie z bibliotek były na tym zdarzeniu. No też no, są okoliczności, są problemy, są niekiedy kłopoty, no, które przeszkadzają. Przepraszam, ale pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Irena Paździerz, wspominałem właśnie o tym, że w tej serii nowej, prezentującej pisarzy jest bohaterką, tak, Benedy Kozioł. No i Bożena Piasta. Bożena Piasta właśnie aspiruje do udziału w tej serii. Krystian Cel pisze książkę o niej i to będą dwie osoby nowe w niej. To sygnalizuje, żebyście Państwo zbierający takie rzeczy osobliwe mieli. A jak będzie Włodzimierz Kłaczyński, opracowany przez Janusza Termera, krytyka literackiego. Tutaj jest rozmowa między nimi, bardzo frapująca. No i właśnie Bożena Piasta, poetka, prozatorka, malarka, regionalistka, przez Krystynę Cel opisana. Uta Przygłoś. Córka Jana Przygłosia, kto z Państwa uwierzy w to, że jest w naszym oddziale? Wybrała sobie nasz oddział i jest tutaj bardzo często. No ale ma niezwykle pilne zlecenie, bo żyje tylko z tego, co zamówią, a zdobi wnętrza i musi o to zadbać, no żeby później mieć za co przyjechać tutaj. No taki jest los dzisiejszych artystów, że muszą zapracować sobie na to sami. Nie ma tak łatwo i lekko. Barbara Przybyło. Barbara Przybyło z Połańca, czy z okolic Połańca, tutaj będę mógł więcej powiedzieć, poetka, no liczyłem, że przyjdzie, ale jest jakaś taka może nieśmiałość pewna, która wstrzymuje i tak nie wszyscy wierzą w to, że no to może, że można przyjść, wtedy kiedy się opublikowano. No tak nie wszyscy. Słuchajcie, ja wiem co to znaczy, bo ja sam to przeżyłem. Jak debiutowałem w roku 1960 w radio, to redaktor Kazimierz Kowalski spotkał mnie na mostku Kołopolskiej Weneckiej i mówi: Panie Stanisławie, czemu Pan nie przychodzi do radia? A po cóż mam przyjść do radia? Przecież niedawno byłem. No ale Pan honorarium nie wziął. Honorarium? Nie wiedziałem, że... Niech Pan przyjdzie, to przecież jest honorarium. Czeka na Pana, no kasjerka się rozliczyć nie może. To takie było moje zdarzenie. Ja byłem tak skonfundowany, tak byłem przejęty, że w ogóle mi do głowy nie przyszło. Coś takiego może mi spotkać, a jest tak samo, rozumiem, usprawiedliwiam po części tylko te osoby, które tutaj nie przyszły, nie zawitały, żeby odebrać to piękne dzieło, ten almanach. Dalej, Władysława Szproch, nasza poetka, bardzo mocno związana z regionem, właśnie też i malarka, rzeźbiarka. No tej pani Kasia ją świetnie zna, bo współpracują ze sobą i są tego piękne efekty. Władysław Sadłocha. Władysław Sadłocha powinien być, ja nie mogę go tutaj wypatrzeć. Jeżeli go nie ma, to nie wiem, gdzie musieliśmy jakieś kary obmyśleć, bo przecież tak dużo zrobił, że jemu podziękować tutaj i wypada, i należy. I to uczynimy, ale też z taką kocugą małą, że się nie zjawił.
Zbyszow Śmigielski, marynista, laureat nagród marynistycznych za książki o żeglarstwie. Słuchajcie, to są fenomenalne zupełnie sprawy, jak nasi autorzy rosną w siłę, jak dużo znaczą już w Polsce. Zofia Walas, proszę bardzo, Zosiu, pokaż się, poetka. Ona jeszcze Państwa uraczy też swoimi wierszami, pisze erotyki, bardzo piękne. Rozmawialiśmy o ich książkach, te rozmowy przenikliły do książek. Ja nie wiem, jak to się stało. Rozmawiamy i nagle patrzymy, a tu w książce zamiast wstępu jest rozmowa. Więc jakoś to tak się dziwnie ułożyło. No, jest w naszym kręgu prozatorka Maria Włodno, która napisała książkę bardzo piękną o młodości, Księżniczka Alicja, gdzie właśnie młoda osoba jest rzeczniczką ważnych wartości, takich, które w naszym życiu powinny odgrywać rolę decydującą. No i tę książkę również tutaj sygnalizujemy. No, wspomniana Ewa Maria Wojtasik, która uczestniczyła ze mną w tych dialogach, Serc ze Szczecina, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, jest tutaj pięknie zaprezentowana. No i Iwona Zielińska-Zamora z Łodzi, redaktorka Sekretów Żaru, czasopisma, które również wchodzi mocno na rynek, tak jak Święto Wszystkich Kwartali Literackich, tylko że ona ma trochę więcej szczęścia, bo lepiej ją finansują niż nas w Warszawie i my będziemy z ich skóry wychodzić i liczymy tutaj na jakąś pomoc, że nie pozwolicie nam no, zmaleć, czy też unicestwić. A więc mamy dwa czasopisma, Święto Wszystkich Kwartali Literackich, mamy Sekrety Żaru i te Sekrety Żaru przyznały nagrody między innymi też i naszym autorom, ale ja tylko mówię o tych, którzy są w tej książce. Bardzo wszystkim autorom gratuluję i proszę Was o brawa dla nich, że tak świetnie wystąpili, tak szanowni. Moi przyjaciele, Wasi przyjaciele, to są ci, którzy tutaj z Wami spędzali te najważniejsze dla siebie chwile tutaj, twórcze, kiedy rodziły się pomysły, a te pomysły do książki przeniknęły. Drogi Benku, proszę Cię tutaj o pomoc. Mianowicie wspólnie z Wendykiem przygotowaliśmy podziękowania. Oczywiście są to podziękowania w imieniu naszego zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich, także uczestników wymienionych przeze mnie. Wymienimy ich, żebyście Państwo wiedzieli, że są to podziękowania również ich. A więc i Oddziału Związku, jego zarządu i tych wymienionych uczestników. I chcemy z całego serca podziękować tym, którzy nam bardzo pomogli i cieszymy się, że jest tych osób do całej wspaniałej zasady.